W dzisiejszym odcinku przed wami Murder Mystery, ale tym razem morderca będzie mógł używać tajemniczych mechanik. Między innymi jako morderca będę mógł zamykać drzwi oraz o wiele, wiele więcej. A ja jako królowa tego zamczyska będę musiała odnaleźć mordercę pośród niewinnych mieszkańców. W ogóle nie wiem, czy wiecie o tym, ale Rafał ma tutaj różne ukryte rzeczy, które ja muszę najpierw odgadnąć i później muszę go właśnie jakimś tropem odnaleźć. Także to jest moje zadanie na teraz. Jak wiecie, ja mam kilka fajnych ciekawostek, które możecie teraz tutaj zobaczyć. I można powiedzieć, że no dzisiaj ten odcinek wydaje mi się, że będzie jednym z najlepszych odcinków. Jak widzicie, tutaj już no nie wiedzą, co się dzieje. Także ja sobie tutaj może zróbmy sobie w ten sposób. Wejdźmy sobie i wydaje mi się, że powinienem mieć pierwszą osobę. Ale wiecie co? Po cichu sobie wejdźmy tutaj. Powoli, powoli. I mam nadzieję, że ktoś tutaj będzie się chować. Chociaż nikogo nie widzę. Tutaj czekałam w kolejce na krzesło, ale mnie tutaj strollowali. Dałam ostrzeżenie z tego, co widzieliście. Ja jestem surową królową, także jak ktoś mi będzie wkurzał, to będziemy się tutaj za chwilę... Ej, wydawało mi się, że to ktoś... Właśnie miałam mówić, że wydawało mi się, że ten ktoś miał coś w ręce. Co to było? My tu chyba pulsometr damy. Ej, no, i to jest coś... Dobrze, że miałem to urządzenie, którym mogłem się szybko cofnąć, ale chyba w jakim ja byłem szoku, to i ty byłaś. Ja mi na początku coś migło, że ktoś coś miał w ręce, a później jak już te pistolety, ja nie wiedziałam, czy to serio, czy przecież jak sobie pomyślałam, że przecież ty nie otworzysz przede mną pistoli, nie? Ale z tego co... Czekajcie, to była chyba taka postać. Taka czy nie? Ej, nie, nawet nie wiem, jaki to był skin, tak szczerze. Ewela, daj mi chwilę, bo chcę wykorzystać swoje kolejne zdolności. No i panie kolego, powiem ci tyle. Powiem ci tyle, byku. No, twój pech, także mamy tutaj pierwszą osobę. Zobaczcie, tutaj są oczywiście moi podwładni. To są dusze właśnie w rycerskich posągach. Także no, czekamy na kolejną ofiarę. Ale jakby nie twoje, czy ty to wiesz, żeby było już po i by była wygrana? By była najszybsza wygrana w historii zabójca kontra detektyw. No chodź. Chodź, chodź, dobra. Siema, witam, witam was. Co tam u was słychać? Co tam u was słychać? Co jest? Ty, trochę źle zainstalowałem, ktoś mi zmiał. Dzięki oczywiście tym magicznym dźwigniom mogę na przykład Ewelę zamknąć tutaj i uciec od niej, także cofnijmy się, chodźmy dalej. Tutaj w ogóle musiałam upomnieć znowu mojego podwładnego, że używa tutaj lotni i w ogóle ta miejscówka jest mega ciężka, bo wszyscy są w takich ciemnych skinach i ta miejscówka jest taka właśnie ciemna. Ciężko zauważyć, kto ma broń w ręce i w ogóle no ogólnie też są takie tutaj tajemnicze jakieś takie dziurki, jakieś przejścia. Ej! Okej, zróbmy sobie w ten sposób. Okej, jesteśmy teraz full bezpieczni. Dlaczego? Dlatego, że to, co widzicie przede mną, właśnie zablokowało drogę. Ta, no, jeśli nawet jest tutaj gdzieś Ewela, no to po prostu nie ma szans mnie wyeliminować, ale... Ostatni niebieski pilot ma mega fajne zastosowanie i widzowie, zostawcie teraz łapę w górę, a użyjemy dzisiaj tego pilota. Oczywiście subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i jak możecie zobaczyć, tam za tą ścianą jest jeszcze pokój, ale to do niego może właśnie przejdźmy teraz. Ja przyszłam tutaj poradę do mojego męża, niestety jak widzicie wykończyłam go i tutaj jest, no niestety tak się stało, no chłop nie wytrzymał, także tak on wygląda, nos mu nawet tutaj już, no biedny, ale on mi mówi, że muszę się wspinać wysoko, to jest rada od niego, którą dostałam, że wspinaj się wysoko, także szukamy tutaj schodów, chociaż tutaj w tym zamczysku to jest ciężko. Dobra, mamy schody, patrzcie się tutaj, rycerze, wy musicie schudnąć, co to za grube brzuchy. Zobaczcie, ja mam tutaj mój pokój i do tego pokoju w ogóle się nie da wejść i dzięki temu, że na przykład tutaj mogę sobie strzelać przez niego, no chodź tu byczko, ajajaj, nie trafiłem, także możemy sobie tutaj strzelać i postanowiłem, że wezmę sobie właśnie to coś, to będzie mega pasowało do tego odcinka. O, siema, czekajcie. Ajajaj, kolejny mi uciekł. Ja tu mogę podglądać, w ogóle, patrzcie się, przeglądałam się w lusterku i patrzcie się, co się stało. Ja sprawdzę sobie jeszcze inne pokoje, w których jeszcze nie byłem. Przepraszam, przepraszam, ja w ogóle robię na początku, słyszę, że tam... Rafał? Jezus! Ej, nie! Dobrze, że to jest naprawdę na cheatach, bo ja już bym dwa razy to przegrał. No to by nie było... Ty wszedłeś w ten obraz? Nie mogę ci powiedzieć. A właśnie, jeszcze zapomniałem o jednym. Widzowie, mamy jeszcze kilka fajnych rzeczy, ale dobra, na razie sobie coś postrzelajmy. Wydaje mi się, że dobra, zróbmy sobie tak. Zapomniałam, że to jest na cheatach. Ja chciałam gonić Rafa, żeby obczaić jakiego ma skina i dopiero, żeby później go wiecie znaleźć, żeby było łatwiej. A ja zapomniałam, że on może się w każdej chwili teleportować i mi z pitoli, więc mogłam od razu strzelać. Witam pana kolegę. Siemaneczko, byczku. Jeśli uda ci się uciec do 10 sekund, to cię nie wyeliminuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć,
A może się dogadamy po prostu, chodź. Dogadamy się razem, czy nie? Okej, chodź za królową cały czas. Znajdź mi i chodź za nią, dobra? Mój mąż kazał mi iść na samą górę. Jesteśmy na samej górze i on wiedział po prostu, że tutaj jakieś zbrodnie zostały wykonane. Muszę tutaj wyczyścić i to jest mój tron. Ja jestem tutaj królewno-magikiem i to jest mój tu właśnie tron. Taki lichy bym powiedziała. Pytanie teraz, gdzie jest Rafał? Bo tu się dalej nie da iść. W ogóle tu jest tyle pokoi, że ja nie wiem, jak tutaj to wszystko okiełznać, żeby tutaj się rozeznać w tym. Jestem w bardzo ciekawym miejscu i mamy tutaj rzemeczka. Chodź. Czekajcie, tu oczywiście mamy kolejne coś, co zablokuje tutaj przejście. Tutaj ta magia nie działa coś to do końca. Zablokowałem również wejście z tej strony. Jak widzicie, no dzisiaj mogę właśnie władać zamykaniem, dźwigniami i tak dalej. Byku, gdzie lecisz? Co tam u ciebie słychać? Ja słyszałam przed chwilą... No co to ktoś mi tak niszczy mój zamek? Słyszałam przed chwilą jakieś strzały, ale... Nie mam zielonego pojęcia. Ej, to ty strzelałaś? No bo mi ktoś zamek tutaj graffiti robi. Dobra, ja zrobiłem w ten sposób, że ocaliłem gościa, dlatego że ma takiego podobnego skina do mnie. Ja tutaj daję rozkaz, że ta dźwignia ma działać dla mnie też. Dlaczego ona dla mnie nie działa? Okej, mam teraz pomysł. Zamykamy tutaj. Jezus, wystraszyłam się, że gdzieś zostanę zamknięta. Ja się boję, ja się czuję, jakbym też tutaj walczyła o przetrwanie. Okej, mamy zamknięte. Czy ktoś tam jest? O, dobra widzowie, zostawiajcie teraz łapy w górę, a pokażę wam, co jeszcze mam. Także lepiej uciekajcie. Czarne chmury, uciekaj. Ej, nie. Piwnice. Gdzie są te piwnice? Nie. Nie mogę powiedzieć. Nie. Także to są systemy, które zainstalowałem. Jak możecie zobaczyć, nawet przywołujemy tutaj deszcz. Od razu mamy deszcz, ale już możemy... Chociaż nie, bo tam ktoś jeszcze się może wykończy. Kogoś tam słychać na dole. Ktoś tu jest! A jak mu pomóc? Okej, mamy kolejną osobę. Ej, patrzcie, co mu się stało. On się nie rusza. Został wyeliminowany po prostu. Patrzcie na tą babkę. Nie, ona pływa. Powolutku. Nie, woda likwiduje, woda likwiduje. Aha. Oni się tutaj zbagowali. Hmm. Oni byli po drugiej stronie, ale się mimo tego nie mogli wypłynąć. Dobra, zróbmy już ładną pogodę. Wydaje mi się, że ładna pogoda się teraz przyda. Zamknijmy sobie tutaj ze sobą drzwi. Zamknijmy sobie też te. I zróbmy sobie w ten sposób. Nie! O! Ej, czemu ja tak na ciebie dzisiaj trafiam? No to jest jakiś hit totalny. Ale ja przecież miałam na broni i ja chciałam strzelać, a tu nie wiem, co było tutaj. Dobrze, że mam ten pilot, bo bez tego pilota już bym zginął trzeci raz w dzisiejszym odcinku. Ja jestem przegrywem, przecież ty, ja ciebie miałam... Co to jest? Co się stało? Jakieś tajemne przejście. Tak jest, siema Baniek. Otwieraj to. Okej, jesteśmy z powrotem. Dobra, mamy tylko 7 osób wyeliminowanych. To jest mało, musimy przyspieszyć. Wydaje mi się, że dobrą opcją byłaby wymiana broni. Ale zrobimy tutaj w ten sposób. Okej, zamknijmy sobie to. Ja jestem przegrywem dzisiejszego odcinka. Ale ja już wiem, jakiego masz skina. Tylko co mi to daje, jak ciebie po pierwsze będzie mi łatwiej znaleźć, ale ty masz takie moce, że ja tutaj nie ma szans tego zrobić dzisiaj. O nie, byku. Otwieraj, Rafał, to. On sobie znał sprawę teraz z tego. Zróbmy w ten sposób. Znajdź wilka. Jak znajdziesz wilka, to cię albo nie. Dobra, masz znaleźć. Dobra, nie, to głupie. Dobra, stój tu cały mecz. Dobra, stój tu cały mecz. W ogóle patrzcie się, my jesteśmy w zaczarowanym królestwie. I patrzcie się, jakie to są supermoce. O, jakie skoki. Ej, mam tylko 8 osób wyeliminowanych. To jest naprawdę bardzo mało, więc pora przejść do pokoju z cheatami, bo jest mi potrzebne na pewno teraz coś takiego. Także weźmy sobie to. Potrzebne mi jest również... A może coś takiego sobie weźmy? Rafał pozamykał wszędzie. Mężu, pomóż, pomóż mi. Wstawaj. Gdzie ty tam masz męża? Tutaj, zobacz sobie do mnie. A tam jest coś takiego, faktycznie. On już niestety wykończyłam go. Przesuń się! No co za gościu! Stoi w drzwiach, a ja cię słyszałam tutaj. O, siema. No chodź, to chodź. Ty jak wiesz? Jak mnie ograł? Co to ma być? Dobra, mamy cię. Mamy kolejną osobę. Schowajmy się na chwilę. Okej, użyjmy sobie może teraz tego czegoś. Okej, i weźmy się tu na razie, zamknijmy, żebyśmy byli w miarę, wiecie, bezpieczni. Nie, Rafał, ja padnę. Ja tam nie wiem, jak tam wejść. To jest
mój zamek, a ja tu nie byłam chyba długo, bo po prostu tu jest zamknięty nagle. O co tu chodzi? O co tu chodzi, że ja zrobię... O! Mamy tu kogoś! Nie uciekasz? Nie uciekasz? No dobra. No to siema. Dobra, ja muszę to zrobić tak i po prostu kampić na tego bąka. I go najść tak jak w takiej sytuacji jak wcześniej, tylko od razu strzelać. Od razu idę z bronią. Ale to było dobre. Jeszcze raz spróbujmy. Czekajcie, czekajcie. Cichutko, cichutko. O nie, no to jest hit. Gdzie to słychać? Full skupienie, patrzcie się jaka przyczajka. I to będzie mega ciężkie. Czuję, że przegram dzisiaj. No, powiem ci, że mnie czas goni. To jest najgorsze. Szukam tej babeczki. Jak znajdę tą babeczkę, to strzelam. Najwyżej poświęcenie... Okej. Okay. Ja cały czas słyszę, że ty eliminujesz kogoś, a ja nie wiem, gdzie to jest. A, zapomniałem jeszcze o tym, widzę. Mamy jeszcze coś takiego, co nam mega pomaga. Tylko właśnie, jak chcę teraz wyjść? Dobra, weźmy sobie, użyjmy tego jeszcze raz. I musimy zrobić... A, dobra, teraz się w ogóle strefa zamyka. Tego, co możecie zobaczyć. Siema. Nie mówcie nic Rafałowi. Nie wiem o czym, ale... Chciałam, żeby się przestraszył. Właśnie się przestraszyłem i patrzy, kto idzie za mną, nie? Gdzie ty najczęściej chodzisz, powiedz mi? Ja najczęściej jestem, no, tak na piętrach, nie? Raczej w podziemia nie chodzę. Aha! Zostałam złapana w pułapkę jakąś. Zostałam złapana w twoje sidła. Oni trochę mają za dużo... O! Okej, siema. Właśnie teraz pytanie. Bo tutaj mamy zamknięte. I zastanawiam się, jak to się stało, że tam jest zamknięte. Jak tam możemy jeszcze wejść? Czyżby to w ogóle było wyłączone z gry? Ja w ogóle nie widzę teraz tej babeczki. Nigdzie nie widzę tych skinów. W ogóle pierwszy raz jestem w tej części zamku. Ej, mam pomysł, mam pomysł, mam fajny pomysł. Okej, jest. Jesteś Rafą? Tak, to ja. To ja. Dobra, mamy 20 osobę. Strefa już jest bardzo malutka, także oni już się nie pokampią nigdzie. Ej, czy wy to tak słyszycie jak ja, że ten Rafał jest gdzieś na bliziutko? Ale w ogóle nie wiem. Ja nie wiem, gdzie go szukać. Chyba się popłaczę za chwilę. Rycerze, dawać tutaj szukać Rafy, a nie oni... Sorry. Stoją w miejscu. Jesteś na chmurach? Nie. Uciekaj, uciekać, uciekać. Nie. Także mamy chmury, mamy deszcz i czekamy teraz. Pada deszcz, patrzcie się. A w piwnicach wiecie, co się dzieje. Ej, może jest jakieś tajemne przejście pod spodem. Ja tam wpłynę do nich. Okej, mamy kolejną osobę. Ej, tu jest wszędzie pozamykane, tu się nawet nie ma jak dostać do środka. Właśnie się zastanawiam, jak dostać się do pewnego miejsca. Oj, chyba ktoś traci życie. Na to wygląda. Cały czas wchodzę do pokoju, ja po prostu jestem jak jakaś obłąkana. Okej, myślałem, że go nie wyeliminuję. Nad głową mi strzeliło. W piwnicy tutaj, no i patrzcie się. I Rafał jest tu pod spodem w piwnicy. Jak ja tam mam dojść? Nikt nie mówił, że będzie lekko. Ej, jak tam wyjść? Rafał sam się zgubił chyba w swoich pułapkach. W sensie nie mam... Nie... Wow. No to jest żart! Nie! To jest żart! Woda, Jezus, woda, woda! Ściągcie tą wodę! Ej, ściągcie wodę! Ej, dobra, ło. Ty tu wszedłeś w ścianę, jak ty to zrobiłeś? Ja nie wchodziłem w żadną ścianę, Ewelina. Jakbyś się nie zaczął śmiać, to bym nie widziała, że to jesteś ty. Bo ty nie miałeś chyba broni w ręce. No miałem właśnie, chyba miałem. Ja nie widziałam, tylko dopiero jak się zacząłeś śmiać i jak widziałam, że znikasz. No, dobra, jest. 24 osoby. Ile 8 minut zostało? A ja mam do wyeliminowania jeszcze 20 osób. To jest w ogóle jakaś dźwignia, więc tu coś Rafał kombinuje. Tu coś Rafał kombinuje. Podziemia są zamknięte. Biedacy tam w wodzie się utopili. A jak go wyeliminować? No widzę go, nie wiem jak tam dojść. Dobra, zaznaczmy sobie jeszcze raz. Elo, byku, sorry, no zamknąłem ci drzwi przed nosem, tak mi się Patrzcie się, wydaje. Polujemy tutaj. Może się uda. Okej, czy ktoś tu jeszcze jest? Nie ma, byku. To twój koniec. Przepraszam, powinnam cię ochronić. Ale gdzie ten ziomek? Tu był jeszcze jeden ziomek. Wtedy się nie dało uciec. Chodź, Rafał, tutaj. Ja nie wiem, jak wyjść tam do góry. Ja chcę tam do góry wyjść. Dobra. Okej, nareszcie. Nareszcie się udało. Siema. I tu ktoś będzie na 100%. Patrzcie się na to. No, zapraszam, zapraszam. Chodźcie. Chodźcie.
pół serwera się schowało, nie? Ja ciebie cały czas słychać. Mamy kolejnego. Dobra, użyjmy sobie tego obrazu teraz. I pięknie. No co tu się dzieje? Co to ma być, byczku? Dobra, jest kolejny. Mamy tutaj jeszcze jednego. Dobra, teraz sobie zrobimy w ten sposób. O, jak mi przykro. Ile graczy zostało? 33 kile mam. Co ty gadasz? Ej, ale jest cisza. Dobra, musimy to rozgonić wszystko teraz. Musimy to rozgonić w takim razie. Tam jest jakaś budka przebierająca. Chodź tu, skurczybyku. Dobra, mamy kolejnych. No, peszek, byczku. On nie wie, że go widać, biedny. Ktoś tu jeszcze siedzi? O. To jesteś ty? Nie wiem, Ewelina. Ja nie wiem. Tutaj jakiś ziomek jest. 37 osób. Elo, huragan. To nie ty, dobra, to nie ty. Co za troll. Ile osób mi zostało? 7. Co? W sensie 7 i ja muszę wyeliminować, że wygrywam. 3 minuty. Nie. Ja się teraz skrupiam maksymalnie. Ale ja odkryłam twoją bazę. Z budką do przebierania. Ty się przebrałeś. Nie mogę. W sensie ja nie wchodzę do budki, bo budka jest zbugowana. Kurczę. Gdzie są wszyscy? No już bardzo mało ludzi zostało. Ja w ogóle nikogo nie słyszę i nikogo nie widzę. Dobrze, że mam tą rybę. Bez tej ryby by była kiepścizna. Ej, tutaj się nikt nie ozywa. Każdy się skupia na maksa. Ja muszę mieć 45 fragów, żeby to wygrać. Ktoś do mnie strzelał. O kurde. No. Ewela, powiem ci tyle. Jestem w podziemiach. Chodź do mnie. Bo jak tam wejść? Bo tu wszędzie pozamykane. Ja nie wiem, jak tu wejść. Jestem w podziemiach. Szybko. Czekaj. Idziesz czy nie idziesz? Zamknięte. No czekaj, czekaj tam. Siema. Tu jestem, w podziemiach! Tu w podziemiach, na dole! Siema! O kurde! Chodź tu, fajtłapo! Zostawiamy podziemia, lepiej uciekajcie. I w ogóle jest ktoś jeszcze na tej mapie? Jest, dobra, mamy tutaj ziomeczka. Okej, okay. Czy ktoś jeszcze? Użyjmy sobie obrazu teraz. Użyjmy jeszcze raz. Minuta? A, ja mam minuty 28, w ogóle ja o czasie zapomniałem. Płaczę, że tam... Zatopili moje piwnice. Ej, no nie ma tu już nikogo. O, dobra, jest ktoś? Chować się! Ja to może jeszcze wygram, co? Czekaj, bo on... A to ty byłaś! Ja cię mam zaznaczoną teraz. Ty! A ty tam jesteś! Ej, ja tu już nikogo nie widzę. Czy ktoś w ogóle jeszcze żyje? Ty chyba jesteś ostatnia, mi się wydaje. Poluję cię. Gdzie ty jesteś? Ej, zostaw mnie, Rafał! Ja mam ciebie upolować, a nie ty mnie. Dobra, no poddaję się, i tak już nie mam czasu. Ale czy są jeszcze ludzie? Widzowie, okazuje się, że była tylko i wyłącznie Ewela na mapie, więc w dzisiejszym odcinku to ja wygrywam. Wpadajcie na te filmy, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał i trzymajcie się, na razie.